Cześć, ja jestem Azblef, a dzisiaj witam Was wyjątkowo w FIFA 22. Każdy już gada, co to będzie w następnej odsłonie FIFA, a dokładniej to EA 24. Jakie będą karty, oceny ogólne, co się stanie w gameplayu, ale mnie to nie obchodzi. Dlatego dzisiaj przypomnimy sobie, co było rok temu. No, przede wszystkim mój skład. Te karty wszystkie leciały i leciały w tych paczkach 8.5 plus razy 10. W FIFA 23 wchodzimy już powoli w ten etap, ale to jeszcze nie jest to samo. Przede wszystkim, Pope, Valverde, Kunde 98, Varane 99, Saint-Maximin, tutaj Eriksen 98, Mendy 96, 98 Neymar, Salah 99, Pele 99, na ławce jest jeszcze Messi 99, no i masa tych kart już przetransferowanych. Są też takie moje mini legendy, takie jak właśnie Robert Lewandowski, którego trafiłem podczas eventu Toty. Też to tak samo jak Jorginho. Jest też Mane, którego trafiłem na początku gry. 1000 spotkań nim zagrałem, to jest coś niesamowitego. Maradona, którego trafiłem dwa razy w poprzedniej FIFA. No i Silas, czyli piłkarz, którego po prostu uwielbiam. W klubie, no, mam masę kart. Klub jest przepełniony kartami specjalnymi, no, można by tak nieskończoność lecieć w dół. No i to się nie będzie po prostu kończyć, bo tych kart jest masa. Ale dzisiaj nie będziemy grać tym składem, bo zrobimy sobie draft. No to co, zaczynamy draft FIFA 22. 15 tysięcy końców i formację 4-2-3-1, ja raczej szeroko. I zobaczymy kapitana Ribery. No i Ribery, reszta bez historii. Może robi kin, ale no nie, Ribery to jest pewniaczek. I na napastniku Raul i Di Natale. Okej, Di Natale się kapitalnie połączy z Riberym. Świetny traf na napastnika. Na SPO może ktoś jeszcze pod zgranie El Shaarawy, no. No idealnie się na razie to wszystko układa, wszyscy mają zgranie. Jest jeszcze Coutinho, dosyć fajna karta, ale nie. Na prawej pomocy kanale z Riken. No weźmiemy Rikena, bo będzie miał to minimalne zgranie z Di Natale. W tej FIFA miałby pełne. I na prawej obronie mamy kilku ciekawych zawodników, ale raczej zdecydujemy się tutaj na Cancelo, licząc na jakąś kartę z Premier League z tyłu. W środku pola Torreira, bo połączy się z Serie A, był tam jeszcze Diawara, ale nie. A obok niego będzie grał, no raczej nie będzie grał. Na środku obrony Konate, Jedry Militao. I jeszcze ten Katalan dobrze wygląda. Jest Militao kapitalnie wyglądający, ale jest też Konate, który połączy się z Cancelo, z lewym obrońcą, więc chyba weźmiemy Konate. Obok niego nie będzie Lacroix, jestem Romero, który dałby na pewno pewne zgranie, ale weźmiemy Lacroix z nadzieją na lepsze zgranie. A na bramce Dudek, nie ma co się zastanawiać. Na ławce Thiago Mendes, zmiennokształtny, no do pierwszego składu nie, ale z ławki do środka pola jak najbardziej. Może zobaczmy kto dalej, Diaby, De Bruyne i Guendouzi. Oj, Guendouzi, co to była za karta, pamiętam, trafiłem go. Jak był do trafienia w paczkach. No i kurczę, Diabiego chyba nie weźmiemy, bo nam się nie przyda. Bierzemy Guendouziego. Całkowicie szczerze, może da nam lepsze zgranie. I mamy Sterlinga i Pepe. Zapomniałem w ogóle o tej karcie, że taka była, 90 plus wszystkiego. Ale on nam nie pasuje, więc chyba zdecydujemy się na wzięcie Sterlinga, bo połączy się z Cancelo. Będzie miał to 6 zgrania, a Cancelo będzie miał wtedy 7. Berardi, Messi, Terrier i Adeyemi. To jest dobry wybór bardzo, no ale to nie ma co się zastanawiać. Leo Messi nie da nam zgrania, ale z ławki na drugą połowę jak najbardziej może być. Zobaczmy kto dalej. Uuu, De Ligt do środka pola za Torreira albo za Guendouziego. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Traore też by nam mógł dać zgranie z Messi i z Guendouzim, ale decyduje się na De Ligta, bo bardzo chce zagrać tą kartą. A tutaj mamy Nkunku, który ma Informa 84, przecież teraz jego złota karta ma 86. A o Totcie tu już nie mówię. Bardzo ciekawy wybór. No weźmiemy go sobie. Czy nim zagram? Wątpię. Może wybierzmy trenera, niech będzie on. Daje zgranie De Ligtowi. Draft 178, więc to nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Okej, mamy pierwszego przeciwnika, nie musiałem czekać aż tak długo jak myślałem. Jakie mamy tutaj w ogóle? Seattle Sounders i Southampton, niech będzie. Jestem ciekawy, czy skład będzie miał lepszy od mojego, bo mój niby jest taki ok, ale też nie ma takich fajerwerków, jakich się spodziewałem. Mamy Dembele, Sané, Ribery. O! Zapomniałem, że ten skład wczytył się tak szybko. De Ligt do Di Natale i to będzie pierwsza sytuacja już w 8 minucie. Di Natale po długim uderzmy i... Ojeju, no jak się kończy w tej grze, nie do końca jestem pewny. No, trzeba się nauczyć od nowa. El Shaarawy do Di Natale, no spróbujmy finezyjnie może. Jest gol, delikatnie dosyć, udało się
i na talę 1-0. No dosyć dziwnie mi się tak. Nie no, gra się dosyć podobnie, ale nie jestem pewny jak się kończy akcja. Dembele, Ribery, ma to dużo miejsca, Ribery, trzeba przygryć Dembele i nie przygryłem Dembele, 1-1. Ta karta Food Fantasy, chyba tak się nazywał ten event. Był dobry, no, zagradowany z 92 do 95, dużo kosztował. Di Natale, spróbuję może z fałsza, może to się uda. Nie uda się. Rzuty rożne przecież tutaj były inne, kompletnie zapomniałem, że rzuty rożne tutaj przecież były inne. No, środkowałem chyba na Ribery'ego, to nie była dobra decyzja. Sterling, Ribery, może coś jeszcze tutaj, jakaś fineska spróbujemy. Nie było miejsca, Di Natale, El Shaarawy. No i dupa. Świetna piłka do Antonio Di Natale. Zejdźmy na lewą nogę i spróbuję finezyjnie po długim. No nie, ale się ta piłka odbija i Ribery. No jak w tej FIFA, bardzo podobny strzał. Delikatnie po ziemi też. Zobaczmy jaką miałem cieszynkę domyślną. Nie wiem jak ona się nazywa, ale była dosyć fajna. Przynik wziął pauzę, ale to chyba nie jest rage quit, już odpauzował. O, świetna piłka do Gunduziego i przełożony jeden. Przełóżmy drugiego. I za dużo. Trzeba było strzelać. Potem jak okrywałem jednego. Dobra, mamy przerwę, więc Leo Messi wchodzi na boisko. No i liczymy na jakąś magię Argentyńczyka. El Shaarawy do Messiego, przyjęcie i strzał. No, chciałem, żeby to przyjął tak kierunkowo i szybko uderzył. No, ale nie wyszło mi to najlepiej. Świetna piłka. No i co to ma być? Przecież on najpierw trafił w nogi, a dopiero potem w piłkę. To powinien być faul. A może i czerwona kartka? No. O, świetnie, Delikt, zagranie do Messiego, skup, teraz spróbuję finezy i Messi! 3-1, przepraszam, pomyliłem się. 3-1, Leo Messi, właśnie na taką bramkę liczyłem, właśnie od Argentyńczyka. I rage quit. Na tego przeciwnika musiałem troszeczkę dłużej poczekać, no zobaczmy na jego skład, o Jezus Maria. Zobaczyłem trzy karty, Ronaldo 99, Grealish 95 i Walker 95. Ten gość pokazuje, że coś potrafi. Inwers Elastico, ale dobrze, brawo dla króla. Piłka do Ribery'ego, Ribery. Ribery, no spróbujmy, może te fineski jakoś dobrze działają, poszukajmy sobie miejsca. Guendouzi, Ribery, teraz spróbujmy uderzyć, Ribery! To jest poprzeczka tylko, jeszcze dobitka nieudana, kurczę, ale te fineski coś w sobie mają z dystansu. Guendouzi, El Shaarawy, o ile tam miejsca ma Di Natale, to musi być 1-0. Tylko jak to teraz wykończyć? Spróbujmy lobem, o jest tragiczna decyzja, ale odbija się ta piłka pod nasze nogi. 1-0, Antonio Di Natale. W 20 minucie na 1-0. Grealish. Świetne zagranie do Jelsona Martinsa. Udało się zablokować, ale się odbiła ta piłka i Declan Rice po podaniu Jacka Grealisha na 1-1. Miał to, co zapomniałem w ogóle, no, że Declan Rice miał taką kartę. Messi, o świetne zagranie do Di Natale i nie, jak ty człowieku, tego nie trafiłeś, no to się zemści jak nic. Jeszcze El Shaarawy, coś spróbujmy. No nie. Ronaldo do Grealisha, Grealish, podcinka, no gość, mam wrażenie, że mógł zagrać już kilka meczów w tej grze, bo ja bym nie wpadł na taką podcinkę. Justin do Ronaldo i to jest koniec. To jest niestety nasz koniec. 3-1, już tego nie odrobimy. Ronaldo 99, to jest pierwszy strzał chyba w tym meczu w ogóle tej karty. I koniec. 3-1, niestety przegrywamy w drugiej rundzie. No paczek raczej zdrowych nie dostaniemy. No szkoda. Zobaczmy co dostaniemy. Paczka do 7,5 za 5000. Jeszcze srebrna. No zobaczmy, może trafimy jakiegoś ciekawego zawodnika, który... Powiedzmy teraz ma jakąś lepszą kartę, jakiś sentyment, zobaczymy coś takiego. Zobaczymy co w srebrnej paczce, Gana, SPD, no nie, to nas nie interesuje. Paczka za 5000 końców, bez rzadkiego zawodnika, to jest Anglik, lewy pomocnik i to jest McNeil. Obecny piłkarz Evertonu chyba? Jeszcze jest Damsgaard, Ulrich i Patrick Vieira, trafiliśmy ikonę. I paczka za 7500, wisienka na torcie. I to jest Duńczyk Westergaard. No nie ukrywam, nie na to liczyłem. A w środku jeszcze Ceballos, Grujić, nic ciekawego.